i świat mogą nam pozazdrościć. Mamy nowoczesny, wielofunkcyjny i bezpieczny obiekt sportowy, pierwszy w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwy, że w imieniu Tomaszowian mogę Państwa przywitać w naszym pięknym mieście. Bardzo jestem Państwu wdzięczny, że znaleźliście czas i wpadliście na dzień do Tomaszowian. Chciałbym w Państwa obecności, w imieniu wszystkich tych, którzy w przyszłości korzystać będą z tej areny, podziękować osobom, instytucjom i firmom, które przyczyniły się do powstania wielkiej chluby naszego miasta. Arena została sfinansowana ze środków samorządowych, czyli pieniędzy mieszkańców oraz środków rządowych pochodzących z Ministerstwa Sportu. Szanowni Państwo, jest to obiekt strategiczny dla rozwoju polskiego sportu. Od dziś Tomaszów Mazowiecki może nosić miano stolicy polskiego łyżwiarstwa. Łyżwiarstwa, które w naszym mieście zapisało karty pięknej historii, obecnie odradza się na nowo. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć wszystkich tych, którzy łyżwiarską historię w naszym mieście tworzyli. Na czele z panem Bogusławem Drozdowskim, naszymi olimpijczykami, panią Stanisławą Pietruszczak-Wąchałą, Pawłem Nabratkiewiczem i Jaromirem Radkiem oraz Wiesławem Kmiecikiem, trenerem naszego asa z Soczi, Zbigniewa Brudki. Mam wielką nadzieję, że już wkrótce do tego elitarnego grona dołączy młoda, niezmiernie utalentowana Karolina Bosik, która uzyskała kwalifikacje olimpijskiego igrzysk w Korei. Pani Karolino, bardzo prosimy, aby Pani tak przetarła olimpijskie tory, aby w przyszłości Pani śladami mogli podążać kolejni zdolni tomaszowscy łyżwiarze. W tym miejscu pragnę gorąco pozdrowić środowisko łyżwiarskie z całej Polski. Na czele z panem Romanem Derksem, prezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Chcemy, byście w Tomaszowie Mazowieckim zawsze czuli się jak u siebie w domu. To dla nas wielki zaszczyt gościć tak wyśmienitych sportowców jak Luisa Złotkowska, Alicja Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Katarzyna Woźniak, Zbigniew Brudka, Konrad Niedźwiecki, Jan Szymański, Artur Nogal i wielu, wielu innych. Drodzy sportowcy, tak szlifujcie w tej arenie swoją formę, aby waszymi sukcesami mogła cieszyć się cała Polska. Szanowni Państwo, obiekt, w którym się znajdujemy, może pomieścić 10 tysięcy widzów. Przy oświetleniu w pełni LED-owym o mocy 2000 luksów, co pozwala przeprowadzić realizacje telewizyjne na najwyższym poziomie w systemie HD. Kubatura tego obiektu to blisko 300 tysięcy metrów sześciennych, a powierzchnia ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych. Nad nami wisi konstrukcja stalowa o wadze 850 ton. Na obiekcie znajdują się wielofunkcyjne boisko, na którym można rozgrywać mecze piłki siatkowej, piłki ręcznej, a także koszykówki. Po prawej mojej stronie możecie Państwo zobaczyć lodowisko, pełnowymiarowe lodowisko służące łyżwiarzom figurowym, hokeistom, a także shorttrackowcom. Warto w tym miejscu dodać, że wyposażone jest ono w najnowocześniejszą na świecie bandę hybrydową, która będzie dbać w przyszłości o bezpieczeństwo sportowców. W obiekcie znajduje się również miejsce na siłownię oraz salę konferencyjną. A o jakość serca tego obiektu, czyli lodu, dbają wyspecjalizowani pracownicy na najnowocześniejszych rolbach. To swoiste Ferrari lodowe. Szanowni Państwo, wszystko to kosztowało mnóstwo wysiłku i pracy. Czasami sporo zdrowia i stresu i tylko 50 milionów złotych. Dodam, że mimo zawrotnego tempa budowy, dzięki opatrzności Bożej nic złego nikomu się nie przytrafiło. Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Cieszę się, że od samego początku
od umurowania kamienia węgielnego, a nawet wcześniej. Wierzył Pan w powodzenie tego projektu. Nic tak nie mobilizuje jak zaufanie przyjaciela, którego po prostu nie można zawieść. Serdecznie za to zaufanie dziękuję. Szanowni Państwo, nie moglibyśmy przeprowadzić tej inwestycji bez wsparcia, zarówno tego finansowego, jak i politycznego. Przypomnę, że o dofinansowanie budowy areny łyżwiarskiej ubiegało się kilka miast. Środowisko polityczne, z którego się wywodzę na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim w ramach polityki zrównoważonego rozwoju kraju, wskazało właśnie Tomaszów Mazowiecki jako lokalizację tego strategicznego dla rozwoju polskiego sportu obiektu. Serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, członkom Sejmowej Komisji Sportu, z posłem Markiem Matuszewskim, miłośnikiem łyżwiarstwa na czele, którzy swoimi głosami podczas prac sejmowych wsparli nasze przedsięwzięcie. Szanowny Panie Ministrze Sportu, współpraca z Pana resortem była prawdziwą przyjemnością. Jest Pan sportowcem. Doskonale Pan wie, jak przezwyciężać trudności, kryzysy czy słabości. Ale wie Pan również, jak zwyciężać. Zwyciężyliśmy ten niełatwy bieg i za wszystko Panu i Pańskim współpracownikom serdecznie dziękuję. Słowa ogromnej wdzięczności kieruję do moich najbliższych współpracowników. Do Pana Wiceprezydenta Tomasza Jurka, Pani Wiceprezydent Zofii Szymańskiej, Pani Sekretarz Katarzyny Marchewki, Pani Skarbnik Marioli Sobolewskiej, Pani Rzecznik Joanny Budny, Pana Audytora Roberta Urbańskiego, pracowników Wydziału Inwestycji z dyrektorem Adamem Koziełkiem oraz Wydziału Architektury z dyrektorem Dariuszem Żeleźnym. Bez Państwa udziału ten wielki sukces nie byłby możliwy. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wszystkim pracownikom spółek miejskich oraz Miejskiemu Centrum Kultury. Dziękuję również pracownikom Dyrekcji Ochrony Środowiska, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Straży Pożarnej, Policji oraz wszystkich służb mundurowych, które pomogły w osiągnięciu naszego wspólnego celu. Nie byłoby nas dzisiaj tutaj, gdyby nie główny wykonawca. Dziękuję firmie Rozabut oraz wszystkim podwykonawcom. Naprawdę wykonaliście kawał dobrej roboty. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do wszystkich Tomaszowian, którzy na co dzień okazywali wsparcie dla działań, dla tej inwestycji. Na koniec chciałbym podziękować mojej żonie. Zawsze mogę liczyć na jej wsparcie i zrozumienie. Nawet w tak trudnych chwilach jak budowa i czas poświęcony naprawdę zdała mnóstwo pracy poza domem. Dziękuję Ci, małżonko, za wszystko. Szanowni Państwo, niech ta arena lodowa służy sportowcom, mieszkańcom oraz wszystkim miłośnikom łyżwiarstwa jak najlepiej. Niech stanie się również inspiracją do dalszego rozwoju naszego miasta. Niech w końcu przyczyni się do wielkich sukcesów sportowców, którzy swoimi medalami rozsławiać będą nasz kraj na całym świecie. Korzystając z okazji, że spotkaliśmy się tutaj w przededniu najpiękniejszych świąt, chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, rodzinnych, pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję.